pierwszy na tym kanale, zapraszam Was na Antyhaul. Przedstawię dzisiaj 5 trendów wiosna-lato 2021 i powiem, dlaczego te trendy do mnie nie przemawiają. Dlatego, że po prostu albo do mnie nie pasują, albo nie pasują do mojego stylu życia, albo szkodzą planecie. W większości trendów podam alternatywy. Ten film oczywiście będzie maksymalnie subiektywny, bo będę omawiać trendy, ale wszystkie fakty i dane podane w filmie jak zwykle będą obiektywne. Wszystkie źródła znajdziecie pod filmem. Nawet opracowując taki temat jak ten, można się czegoś dowiedzieć o świecie. Ja na przykład dowiedziałam się, że hasło noszenie skarpetek do sandałów ma swoją stronę na Wikipedii. I z tej strony dowiadujemy się m.in., że najstarsze dowody na noszenie skarpetek do sandałów pochodzą z czasów Tutenchamona, a było to ponad 1000 lat przed naszą erą. W grobie Tutenchamona znaleziono 81 par sandałów i 3 pary lnianych skarpet zszytych w 3 miejscach konopną nicią z wycięciem na pasek od sandałów, także pionierem tego osobliwego trendu wcale nie byli niemieccy turyści. W sezonie wiosna-lato 2021 skarpetki nosimy do sandałów i według Elle trend ten jest lansowany przez najbardziej stylowe dziewczyny w branży. Jest również inny artykuł, w którym redakcja proponuje przetestować trend stokrotek, łącząc go z trendem sandałów i skarpetek, ponieważ stokrotki są teraz bardzo w modzie i jeżeli chcecie przetestować trend stokrotek, wystarczy kupić niewielkim kosztem podkolanówki w stokrotki i ubrać je do sandałów i mamy dwa w jednym i niewielkim kosztem możemy przetestować dwa trendy. Ale po kolei, według mnie noszenie skarpetek do sandałów jest niepraktyczne, bo skarpetki albo się bardzo pobrudzą, albo po prostu zamokną. I tak stopa w sandale, jeżeli nie ma skarpetki, to też się pobrudzi, ale według mnie dużo łatwiej jest domyć stopę niż skąpaną w błocie skarpetkę, nie daj Boże, białą. Po drugie, jeżeli chodzi o test trendu stokrotki plus sandały plus skarpetki, to pamiętam film Radki sprzed pewnie dobrych kilku lat, kiedy sugerowała, że jeżeli podoba Ci się jakiś trend i niekoniecznie wiesz, jak będziesz się w nim czuć, to warto tę trendową rzecz kupić z sieciówki i przetestować w ten sposób, ponieważ wiadomo, że w sieciówkach są najnowsze trendy i tak niewielkim kosztem będziesz w stanie wypróbować ten trend i jeżeli Ci się nie spodoba, no to stracisz niewiele, no bo nie oszukujmy się, rzeczy w sieciówkach, szczególnie na wyprzedażach, które trwają w sieciówkach cały rok, są po prostu tanie. Ja bym poszła o krok dalej i radziła Wam, że jeżeli podoba Wam się jakiś trend i nie wiecie, jak się będziecie w nim czuć, to warto tę trendową rzecz kupić jako rzecz używaną. I no tak, w lumpeksie może być problem, żeby dostać konkretną trendową rzecz z najnowszych pokazów mody czy wybiegów, czy sieciówki, ale Vinted jest... Na Vinted jest pełno ciuchów z aktualnych sieciówkowych kolekcji, więc rzecz nie dość, że kupicie taniej niż w sieciówce, to jeszcze będzie to bardzo dobre dla środowiska, planety. I dlaczego kupowanie w sieciówkach nie jest najlepszą rzeczą, dowiecie się z innych moich filmów, na które serdecznie zapraszam, wyskoczą pewnie teraz tutaj w karcie, a playlista będzie podlinkowana. Jedno zdjęcie Kate Moss w kaszmirowej braletce za kilkaset funtów, żeby świat mody oszalał na punkcie noszenia braletki jako odzieży wierzchniej. I to pokazuje, moi drodzy, jaką moc mają topowi influencerzy. I warto tutaj też wspomnieć o ostatnim 5-sekundowym geście Ronaldo, który kosztował według szacunków Coca-Colę niespełna 4 miliardy dolarów. A do czego topowi influencerzy wykorzystują te moce? Do reklamy Natural Mojo i Celu Blue. Można? Można. Sama współtworzę markę skrojoną, która produkuje najwygodniejsze na świecie braletki z bawełny organicznej z certyfikatem GOTS, ale nie uważam, że noszenie braletki, czyli takiego stanika trójkątnego, jako odzieży wierzchniej jest trendem nadającym się na co dzień. O ile może ten trend dobrze wyglądać wystylizowany na zdjęciach szafiarek bądź na stylizacjach na pokazach mody, o tyle
Przyznajcie się, która z Was wyszłaby w braletce po bułki do kina, nie mówiąc o teatrze, bądź na zakupy ciuchowe. I nie zrozumcie mnie źle, nie jestem zwolenniczką noszenia golfów latem i sama ostatnio zaczęłam moją przygodę z crop topami, o tyle tego trendu nie do końca czuję. I właśnie, jako alternatywę noszenia braletki jako odzieży wierzchniej, polecam Wam spróbowanie noszenia crop topów. One również odsłaniają dość pokaźny obszar ciała, ale nie będzie się w nich wyglądać, jakby zapomniało się założyć czegoś na bieliznę. Ale żeby tylko nie marudzić i nie narzekać, to muszę tutaj bardzo pochwalić redakcję Elle, która radzi, żeby wykorzystać to, co już macie i radzi, że nie trzeba kupować braletki, żeby przetestować ten trend, tylko można użyć po prostu góry od kostiumu kąpielowego. A skoro już mowa o kostiumach kąpielowych, to jak oglądacie ten film, albo za kilka dni ukaże się wskrojone nasza pierwsza mini kolekcja kostiumów kąpielowych, które są uszyte z materiału pochodzącego w większości z recyklingu i między innymi ten materiał to recyklingowane sieci rybackie, tak zwane sieci widmo, które zostały wyłowione z mórz i oceanów. Także, jeżeli szukaliście idealnego, etycznego kostiumu kąpielowego polskiej marki, możecie przestać. I temat, który mam wrażenie, że wraca co roku jak bumerang, nieśmiertelne pastele. Uważam, jeżeli interesuje Was oczywiście moje zdanie, a jeżeli dobrnęliście do tego momentu, to wydaje mi się, że tak. Uważam, że to, jaki kolor mamy na sobie, powinno być dobrane do tego, jak się w danym kolorze czujemy, a nie do tego, jaki kolor jest w trendzie. I ja wiem, że jeżeli ubrałabym się w pastele, na przykład w taki pudrowy róż albo w taki pastelowy, błękitny, miętowy, to cały czas myślałabym, co mam na sobie i czułabym się trochę jak taki cukierek pudrowy. A oczywiście ktoś może czuć się inaczej i to jest oczywiście okej, tak jak powiedziałam, ja tu mówię o sobie i o tym, co ja myślę. I wszelkie analizy kolorystyczne mogą być dobrym punktem wyjścia, ale oczywiście nie powinny być wyrocznią, bo wiecie, jak poznać, że jesteśmy dobrze ubrani? Można to poznać po tym, że jeżeli jesteśmy w coś ubrani, to nie myślimy o tym, co mamy na sobie. Koniec z ukrywaniem ciała. Projektanci zachęcają go do eksponowania w subtelny, a zmysłowy sposób. Przede wszystkim nie potrzebujecie zgody projektantów, żeby eksponować ciało w jaki sposób tylko chcecie. Chodzi o trend peekaboo, czyli można to przetłumaczyć jako odkryte, zakryte i trend ten występuje w dwóch odsłonach w sezonie wiosna-lato 2021. Pierwsza odsłona to dziury w ubraniu. I ta odsłona mi się nawet podoba, ale jeżeli te dziury, te wycięcia są symetryczne, są w dobrych miejscach, czemuś służą, są w jakimś środku geometrycznym. Natomiast trend, że bluzka wygląda tak, jakby dorwało ją dziecko i przy okazji miało nożyczki, nie do końca do mnie przemawia. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że byłaby ona bardzo trudna w konserwacji, ponieważ te dziurki nie są przeważnie niczym zabezpieczone, więc coś takiego trzeba na pewno prać ręcznie, ponieważ w pralce te dziurki mogłyby puścić oczka, tak to sobie wyobrażam, chyba że materiał jest w 100% syntetyczny, ale tym bardziej nie polecam Wam takiego elementu w garderobę na lato. Po drugie, bluzka plus dziecko, plus nożyczki, w sensie jak ta bluzka tak wygląda. Nie wydaje mi się, żeby ten trend był ponadczasowy, już nie mówiąc o tym, że nie wydaje mi się, że taka bluzka będzie nożona w sezonie wiosna-lato 2022. Jeżeli chcecie przetestować ten trend, zachęcam Was do DIY. Wystarczy wziąć bluzkę, której nie lubicie, bądź kupić używaną bluzkę i wyciąć w niej dziury, jeżeli chcecie ten trend w odsłonie bluzka plus dziecko plus nożyczki. Natomiast jeżeli chodzi o drugą odsłonę, to można ją nazwać odsłoną córki rybaka.
Nie dajcie się zwieść pozorom. Owszem, siatka, którą na wiosnę proponują projektanci, wygląda jak awangardowe dzieło sztuki, ale w rzeczywistości jest bardzo łatwa w noszeniu. Przyjmuje wiele postaci, czasami jest ciężką, zabudowaną sukienką, a innym razem luźno tkaną tuniką, którą można zarzucać praktycznie na wszystkie części garderoby, od braletek po dopasowane golfy. Zachęcamy, by oswajać się z nią powoli. I ta odsłona trendu peekaboo skojarzyła mi się z jednym zdjęciem, na które ostatnio natknęłam się w internecie, które pewnie teraz widzicie na ekranie. I ten trend siatki rybackiej jako ubrania wierzchniego nie do końca do mnie przemawia i nie do końca wpisuje się w moje gusta estetyczne. I uważam, że doskonałą alternatywą, która jest ponadczasowa, są po prostu szydełkowane ubrania, szydełkowane na coś w rodzaju koronki, to tworzy jakiś wzór i nie wygląda tak jak siatka rybaka narzucona na siebie. Plastikowe pierścionki typu chunky, plastikowe pierścionki z modeliny i ten odłam trendu ma nawet swój hashtag na Instagramie, ale w sumie co dzisiaj nie ma hashtagu. Plastikowe korale, plastikowe bransoletki i kolczyki to ulubiony trend wiosenno-letni redaktorów magazynu Elle. W przeciwieństwie do Elle, dla mnie plastik nie jest fantastik. Masowa produkcja plastiku ruszyła w latach 50. XX wieku i od tego czasu wyprodukowaliśmy 8 miliardów ton tego tworzywa, z czego aż 6 miliardów na ten czas to odpady. Zanieczyszczenie plastikiem jest tak wszechobecne, że jego obecność może być wykorzystana do oznaczenia, moi drodzy, nowej epoki geologicznej, któremu jest antropocentryzm, czyli epoka geologiczna stawiająca człowieka w centrum. I tak naprawdę nikt nie wie, ile potrwa rozpad plastiku, ponieważ żaden plastik, który do tej pory wyprodukowaliśmy, jeszcze się nie rozłożył. I szacunki są różne, między 450 lat, a do nieskończoności. I produkcja plastiku wzrasta w szalonym tempie. Ponad połowa plastiku, którą wyprodukowaliśmy, powstała w ciągu ostatnich niespełna 15 lat. I może zanim kupicie kolejny, nowy, plastikowy pierścionek typu chunky, warto pomyśleć o planecie i nie tkwić w epoce antropocentryzmu, i być może kupić pierścionek z drugiej ręki albo jakąś inną alternatywę, którą Wam zaraz polecę. I mnie osobiście takie pierścionki kojarzą się z wakacjami w latach 90., a może bardziej w sumie w latach 2000, kiedy jechało się na wycieczkę, na hel i każdy musiał wrzucić 2 złote do takiej maszyny, żeby wyleciało jajko niespodzianka, w której był taki plastikowy pierścionek. Jako alternatywę mogę Wam polecić biżuterię najlepiej polskich marek z metali nieszlachetnych, ale domyślam się, że nie każdemu taka opcja może się spodobać, jeżeli chce kupić plastikowy pierścionek. Ale na przykład moim ostatnim odkryciem jest biżuteria z papieru z recyklingu. Ja osobiście mam takie wielkie kolczyki, które przez to, że są z papieru, są bardzo lekkie i przyjemne w noszeniu. I te elementy wyglądają tak troszeczkę jak z plastiku, ale moim zdaniem są piękniejsze niż ich odpowiedniki z plastiku. Także jeżeli szukacie czegoś takiego, to bardzo polecam. Dajcie znać, który z pokazanych dzisiaj trendów Wam się spodobał, bądź alternatywa do pokazanych trendów, a które będziecie omijać szerokim łukiem, a może znaleźliście jeszcze coś innego, bo tych trendów było bardzo dużo i wybrałam po prostu 5 tych, które najbardziej chwyciły mnie za serce. Tymczasem zachęcam do obserwowania moich mediów społecznościowych. Jest to m.in. profil na Instagramie Agata Boki, ale też Instagram Skrojone. Skrojone, jak już mogliście się domyślić z tego filmu, jest marką, którą współtworzę, produkujemy, szyjemy bawełnę, bieliznę z bawełny organicznej z certyfikatem GOT, majki menstruacyjne oraz na przykład stroje kąpielowe z recyklingu. Znajdziecie na mediach społecznościowych Skrojone również wartość edukacyjną. Edukuję tam o slow fashion, fast fashion, o tym jak redukować ślad wodny, węglowy odzieży oraz o ogólnie rzecz ujmując o zrównoważonym życiu. Tymczasem mam nadzieję, że film był dla Was inspirujący. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas do następnego filmu. Pa!